Tutaj na emigracji, mimo teoretycznie trudniejszego dostępu, bo z racji ceny droższych alkoholi, ten problem ma szansę się rozwinąć dużo szybciej. Kiedy to się stało problemem? Ja myślę, że inni to zauważyli dużo wcześniej niż ja. Takim momentem przełomowym była świadomość tego, że jeżeli dalej będę piła, to umrę, a że bez alkoholu nie potrafię żyć. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Będę rozmawiał z Takimiką, która nie chce ujawniać swojej twarzy, ale tematy będziemy mieli bardzo, bardzo ważne, bardzo, bardzo poważne, ponieważ będziemy rozmawiać o alkoholizmie i o samotności między innymi. Witaj, Takimika. Witam. Więcej jest facetów, którzy wyjechali, których rodzina została w Polsce, oni wyjechali i pracują w Norwegii. A jak to jest z alkoholizmem wśród tych osób, które wyjechały? Wydaje mi się z tego, co ja obserwuję, że tutaj na emigracji, mimo teoretycznie trudniejszego dostępu, bo z racji ceny droższych alkoholi, ten problem ma szansę się rozwinąć dużo szybciej. Tak? Ci panowie, mężowie, którzy wyjechali do pracy, oprócz tygodnia pracy, w weekendy mają po prostu więcej czasu na to, żeby pić. Myślę, że też w dużej części nakręcają się nawzajem, mieszkając w jakichś tam męskich grupach, męskich domach. I po prostu, co robić? No to flaszka, panowie, tak? Jedziemy. Tak to wygląda też i z opowieści moich różnych znajomych. Uciekają od siebie, chcą uciec od samotności, chcą uciec od tej pustki, która się pojawia. Nie wiedząc, jakie możliwości inne mają. A też już często przyjeżdżając tutaj, są na jakimś etapie choroby alkoholowej, która tutaj po prostu dużo szybciej się rozwija, bo mają więcej czasu i więcej możliwości. Mówmy. Bo nie ma żony, która będzie gderać i ograniczać, nie ma innych i jakichś takich robót, którymi się muszą zająć, bo przyszedł weekend, więc coś tam trzeba zrobić w domu, czy zająć się dziećmi. Ta rodzina, która została w Polsce, po prostu nie ogranicza, tak? I wtedy jest do oporu, po burty, ile się zmieści. Czy chodzisz na spotkania grup AA na przykład w Norwegii? Czasami tak. Dużo jest takich osób, czy dużo tam się przewija Polaków? Czy to są jakieś liczne grupy, czy według twojej oceny one są, powinno przychodzić, to jest takie sformułowanie. Czy ten problem jest szerszy, niż by się wydawało z tych grup osób, ile jest ilości osób na spotkaniu? Ja mogę powiedzieć, jak ja trafiłam. Ja trafiłam, bo na tamten czas, kiedy zaczynałam chodzić na takie grupy wsparcia, ja nie miałam innego wyjścia. Ja już wiedziałam, że ja nie mam innego wyjścia. I ja nie mogę powiedzieć za innych, dlaczego oni przychodzą. Ja wiedziałam, że ja muszę szukać pomocy, że ja nie mam wyjścia. Natomiast to, co się dzieje na meetingach AA, trzeba przyjść i zobaczyć. Nie oceniam. Myślę, że przychodzą ci, którzy mają głęboką świadomość z tego, że można nie pić, próbują tą świadomością i tą radością trzeźwego życia podzielić się z innymi, a kto chce to wziąć, przyjdzie i skorzysta. Jest możliwość, tak? Między innymi możliwościami, jakie są, taka możliwość też istnieje. Grupy polskojęzyczne, angielskojęzyczne, norweskie, jest masa możliwości. A w twoim przypadku był jakiś punkt przełomowy, że zrozumiałeś, że musisz już iść i sobie sama nie poradzisz? Tak, takim momentem przełomowym była świadomość tego, że jeżeli dalej będę piła, to umrę, a że bez alkoholu nie potrafię żyć. W momencie, kiedy to do mnie dotarło, no było dla mnie jasne, że ja potrzebuję pomocy, że muszę iść, poprosić, szukać,
ponieważ inni to zrobili. Ja wiedziałam, że są inni, którzy z tego wyszli, tak? I to było wiele, wiele ścieżek, za które, wiele takich nitek, za które pociągnęłam, tak? Były i terapie, i te grupy wsparcia, i psychiatra, i na początku jakieś tam leki, głębokie terapie, takie profesjonalne terapie. Chwytałam się wszystkiego, co tylko mogłam, co w mojej świadomości wtedy dawało mi możliwość, żeby nie sięgnąć po alkohol, żeby nie. A w Polsce długo piłaś? Wiesz, ja nie potrafię powiedzieć takiego, nie potrafię wyznaczyć jakiegoś dnia, kiedy to moje picie stało się chore, tak? Natomiast alkohol, pierwsze jakieś tam dawki alkoholu, no to pamiętam z dzieciństwa, z mojego domu rodzinnego, gdzie gdzieś tam, nie wiem, pojawiało się jakieś wino czy jakiś inny alkohol mocniejszy. Nie wiem, ile miałam lat, kiedy pierwszy raz spożyłam alkohol, nie pamiętam. A kiedy problemem to się stało? Kiedy to się stało problemem? Ja myślę, że inni to zauważyli dużo wcześniej niż ja. Na dziś, no gdzieś w granicach, nie wiem, 25-6 roku życia wiem, że już pojawiały się sytuacje, że ja ten alkohol spożywałam po coś, tak? Że chciałam właśnie od czegoś zacząć uciekać. Podobał mi się efekt, jaki mi dawał ten alkohol, że ja mogłam nie czuć tego, czego nie chciałam czuć. Z czym nie byłam w stanie się, nie umiałam sobie poradzić wtedy, nie byłam w stanie się zmierzyć. Natomiast były to wtedy no, jakieś tam sporadyczne sytuacje, nie wiem, raz na kilka miesięcy, raz do roku, tak? A później zaczęło się to już dziać szybciej, częściej. Mogę powiedzieć, że w wieku tam 34-35 lat, że byłam już osobą, która potrzebowała alkoholu w miarę systematycznie. To wtedy może nie były jakieś duże dawki typu zgon, ale na przykład potrzebowałam codziennie wypić piwo. Bo wtedy na wieczór czułam się lepiej, mogłam łatwiej zasnąć. Te problemy, które mnie przytłaczały, z którymi się nie chciałam zmierzyć, gdzieś się odsuwały na tyle po alkoholu, że ja się... Przynosiło mi to ulgę. O, ja w alkoholu szukałam ulgi. Na dziś, według mojej wiedzy i świadomości, to jest kolejny program, który mamy wpisywany od dzieciństwa. Tak? Że nie ma czegoś takiego jak dobra zabawa bez alkoholu. To już się zaczyna, ten program zaczynamy wpisywać naszym dzieciom w momencie, kiedy robimy imprezy, na których musi być na przykład szampan Piccolo, który udaje i już wpisuje dzieciom w program, że jest zabawa, to jest alkohol. Także świadomość, po prostu świadomość tego, co robimy własnym dzieciom, jak przedstawiamy im, prezentujemy im świat i życie. Alkohol jest substancją uzależniającą, jest legalnym narkotykiem. Dlatego, że jest to olbrzymi biznes. I w tym momencie, prezentując właśnie takie postawy, przekazujemy ten program wpisany naszym dzieciom. Że to jest coś wspaniałego, albo że to jest coś fajnego, że to jest coś takiego niezbędnego, że wręcz sytuacje bez alkoholu no są dziwne. No jak wesele bez alkoholu, no jak przyjęcie bez alkoholu, czy nienormalne. Także to wszystko jest kwestia właśnie naszej odpowiedzialności. Naszej odpowiedzialności za nas, za nasze zachowania i za to, co przekazujemy naszym dzieciom. Jakie jest pytanie na temat prohibicji na Was? To, że alkohol jest trudniej dostępny, nic nie załatwia. Dlatego, że ludzie sobie znajdą możliwość wypicia w inny sposób, czego innego, gdzie indziej. Ja nie traktuję alkoholu w tej chwili jako wroga.
tak? Nie jest to coś, z czym ja walczę, czy z czym się zmierzam. Jest to substancja, wobec której ja mam się zachowywać odpowiedzialnie. A na ile będzie moja odpowiedzialność, na tyle będą moje konsekwencje. Także samo zakazywanie i stawianie barier, nie wiem, może coś komuś daje, ale chyba nie tędy droga. Ja zawsze mówię, prawo jest potrzebne tam, gdzie nie ma miłości. Jak jest miłość, to żadne prawa nie są potrzebne. Jak ludzie są szczęśliwi, to nie potrzebują alkoholu do tego, żeby być szczęśliwi. Także nie ta droga, tak ja to uważam, nie tędy. No ale żeby się dowiedzieć, że nie tędy, to trzeba przejść i zabłądzić. A to widać, że już przepracowałaś ten temat, bo już wiele lat nie bijesz, ale to tak jak w przypadku alkoholu, tak powiedziałaś, że nie jesteś wrogiem, a to nie jestem wrogiem. Nie. Zdarzało, no to skala mówi się najmniejsza, ale jak ktoś na przykład rzuca palenie, to przez ileś tam miesięcy, był, jak tylko widział kogoś z papierosem, to on atakował go wręcz. Czuł się lepszy, że nie pali i to było widać, że on zupełnie sobie z tym nie poradził, bo on, no to, że ty nie palisz, to nie znaczy, że nikt nie ma palić. A ty właśnie mówisz, że alkohol nie jest swoim wrogiem, czyli już mocno masz to przepracowane. Bywam na jakichś imprezach czy spotkaniach, gdzie ludzie piją, bo taką podejmują decyzję, to piją. No. A ja podjęłam decyzję, że nie piję. Na pewnym etapie swojego życia podjęłam decyzję, że nie jem mięsa. Także różne rzeczy po prostu pojawiają się w moim życiu i jest mi z tym dobrze. Jestem za to odpowiedzialna. Jeszcze wróćmy na chwilkę do Norwegii. Rozmawialiśmy, nie do końca, nie dałeś jakiejś odpowiedzi, ale to tak w świetle tego, jak postrzegasz świat, ale o różnicach. Próbowałem cię zapytać o różnice pomiędzy Polską a Norwegią. A jakie są... Powiedziałeś, że tutaj się spokojnie żyje w Norwegii. A jakie są negatywne, czy są jakieś negatywne dla ciebie rzeczy, albo może nie tyle negatywne, ale takie rzeczy, które byś zmieniła w życiu w Norwegii. I w swoim, i w tym, jak tam się w ogólnie w społeczeństwie. A co mnie zaskoczyłeś, bo się od razu... Nie potrafię, wiesz, znaleźć czegoś takiego, co bym zmieniła. Żeby było więcej słońca. Żeby było więcej śniegu. No. Nie, tego wszystkiego jest dokładnie tyle, ile ma tutaj być. No. Jak mi jest ciężko, to ja mam się zabrać i sobie jechać gdzieś, gdzie jest więcej słońca. Natomiast co bym zmieniła? Nie wiem, nie ma czego. Tak ma być, jak jest. No właśnie, to się ciężko rozmawia z takimi ludźmi, bo akceptuję sobie, jak jest, nie ma żadnego, wiesz. No. Coś, co mnie jest trudno czasami zaakceptować właśnie, ale ja mam świadomość, że to jest we mnie, a nie w Norwegach czy w kimś tam. Ja czasami nie potrafię być tak wolna jak Norwegowie, tak? I czasami nasz sposób działania jako wypracowany program właśnie z tej naszej ojczyzny jest dużo szybszy, sprawniejszy, tak? I czasami często mi jest trudno zatrzymać się i spowolnić do tego sposobu działania po norwesku. Że ja nie muszę tego zrobić już natychmiast tak szybko, jak ja to potrafię, tylko że mogę to zrobić dużo, dużo, dużo wolniej. Spokojniej, tak. A wręcz czasami mam takie poczucie, że tą swoją szybkością czy pomysłowością polską mogłabym urazić Norwega, tak? Robiąc coś w taki swój polski, szybko wykombinowałam, jak to zrobić i już będzie zrobione. A Norweg będzie tydzień myślał, jak to zrobić. Czy wręcz uzna, że o, to jest niemożliwe. No, a my po polsku zawsze wykombinujemy, jak coś zrobić. Tak mamy. A ty jesteś za Polską? Ciężkie pytanie. Nie, chyba nie tęsknię. Znowu na tym samym, że właśnie wiesz, kto to jest. Tak, jest.
jest tak, jak jest. Mam potrzebę, to jadę do Polski. Jestem tutaj. Czy tęsknię? Nie, nie tęsknię. Wiesz, znajomy wrócił ostatnio z Polski i opowiadał taką scenkę. Żegnając się z wnuczkiem, pyta, będziesz tęsknił za dziadkiem? A wnuczek, 4-letnie dziecko. A po co mam tęsknić? Przecież jesteś na ziemi. Coś pięknego, prawda? Właśnie widzimy, nie wiem, w samotności, czy w tęsknocie. Też mamy wpisane te programy, że o Boże, jakie to jest ciężkie, jakie to jest trudne, jakie to... Nieprawda, to nas otwiera. To nas otwiera. Samotność daje więcej możliwości. Świadomość tego, że ktoś gdzieś jest, wcale mnie nie ogranicza. Że moje dzieci są daleko, że moi rodzice są daleko, że mój brat jest daleko z żoną i tak dalej. To mnie nie musi ograniczać, to mnie może otwierać. Ja mogę częściej o nich myśleć, mogę się cieszyć, że są, że też o mnie myślą, możemy się do siebie odzywać. Myślę, że dużo częściej się odzywam i kontaktuję właśnie ze względu na tą odległość. A te spotkania, które są dużo radośniejsze, dużo pełniejsze. Powiem ci, że przed naszą rozmową takie do mnie coś przyszło, że właśnie a propos takiego podsumowania może alkoholu i choroby alkoholowej i samotności. Że alkoholik, jeżeli już przekroczy ten próg choroby, to tak jakby utracił wiarę w to, że ma wybór, że może sam zdecydować. Natomiast w samotności jest właśnie jeszcze to trudniejsze. Nie może znaleźć sam w sobie siły i często w samotności właśnie się sięga po ten alkohol, żeby tego nie czuć. Natomiast każdy alkoholik ma wybór i musi tylko zyskać tą wiarę w to, że on ma wybór. Ale ma wybór do czasu, kiedy sięgnie po kieliszek. Bo jak już wypije, to już nie ma wyboru. I na tym polega choroba. Że z pierwszą dawką alkoholu już nie ma wyboru. Już załączają się takie mechanizmy choroby, które ciągną dalej. Które już odcinają możliwość podjęcia decyzji nie pije. Tak? Także dla mnie to też jest ten taki syndrom wyraźnie pokazujący, że jest to już choroba. Że kiedy się sięgnie po alkohol, to już nie ma wyboru, pije się dalej. I wtedy już nie ma kontroli nad ilością, nad długością tego picia. Że jest możliwość zadecydowania, dopóki nie sięgnę po alkohol. Ja nie wiem, jak na dziś by wyglądało to, jak ja bym sięgnęła po alkohol, tak? Ale ja nie chcę tego sprawdzać. Nie mam potrzeby tego sprawdzać. I alkohol nie jest mi do niczego potrzebny. Mimo mojej samotności, nad którą się niektórzy użalają. O Boże, jaka ty jesteś biedna. Sama. A ja jestem pełni szczęśliwa i radosna. Samotna i bez alkoholu. A boisz się jeszcze alkoholu? Nie boję się, ale mam respekt, tak? To nie jest lęk, to nie jest coś takiego, że ja, wiesz, musiałabym uciekać przed alkoholem. Bo jest wszędzie wokół mnie. Ale mam respekt, że nie jest to substancja dla mnie, że ja nie mam po to sięgać. I nie potrzebuję po to sięgać. Na dzisiaj bym się bała pomyśleć o tym, co by było, jakbym spożyła ten alkohol, tak jakbym się upiła. Takie od razu mam, wiesz, wewnętrzne odrzucenie. Nie. Tak jak od niedawna przed mięsem. Nie. Mięsa nie. Nie jesz mięsa? Nie jem mięsa. Od dawna? No, ponad rok. Lżej jest to, tak? O, jest. Zupełnie co innego. Niesamowicie. Jeszcze mam prośbę, jeżeli byś mogła parę słów powiedzieć, kierując do tych osób, które nas oglądają, które zastanawiają się, czy może mają problem z alkoholem i nie wiedzą do końca, co mają zrobić, jak mają sobie z tym poradzić.
Co byś takim osobom powiedziała? Najważniejsze jest to, żeby przestać się oszukiwać. Zobaczyć, ile szkód, tak realnie zobaczyć, ile szkód jest spowodowane piciem. Tu nie chodzi o to, ile pieniędzy jest wydanych na alkohol, tak? Chodzi o te straty spowodowane tym, że nie byliśmy trzeźwi. O te kłótnie, zerwane więzi, o stracony czas, który należał się, nie wiem, partnerowi, partnerce, dzieciom, czy choćby mnie samej, tak? Że mógłby być wykorzystany na budowanie mnie. Ile ten alkohol rujnuje w moim życiu. I jeżeli jest w stanie to zobaczyć, to wtedy być uczciwym sam ze sobą. Sam ze sobą. Czy ja potrafię? Czy ja chcę żyć bez tego alkoholu? A jeżeli stwierdzam, że chcę, a nie potrafię, to wtedy szukać pomocy. Być uczciwym ze sobą.